Co zrobić, gdy mnich potrzebuje nowej szafranowej szaty w rozmiarze XXL? Pomogą jego wyznawcy. Janusz i Grażyna zapraszają na film. Dzisiaj jest sobota, 13 sierpnia, bardzo piękna pogoda do tej pory. Za chwilę wyruszymy do odległej od nas o 20 km świątyni Wat Huai Mong Kol. Odbędzie się tam dzisiaj bardzo ważna dla wszystkich wyznawców buddyzmu ceremonia. Mamy nadzieję, że ta piękna pogoda utrzyma się aż do końca ceremonii, a sama ceremonia zapowiada się wyjątkowo widowiskowo. Mamy nadzieję, że uda nam się Wam pokazać relację z tego wydarzenia. To miejsce jest naprawdę interesujące, nawet jeśli jest częściej odwiedzane przez wyznawców niż turystów, ponieważ Wat Huai Mong Kol jest jednym z najpopularniejszych i najświętszych miejsc dla wielu Tajów z całego kraju. Odwiedzający tę świątynię rozpoczynają wizytę od modlitwy, złożenia darów i zapalenia kadzideł przed posągiem bóstwa. Ta świątynia, podobnie jak wiele innych świątyń w Tajlandii, w dużej mierze opiera się na darowiznach. Jest zwyczajem, że wielu odwiedzających przekazuje niewielką darowiznę na rzecz świątyni. Tym razem darowizny były dokonywane przez wsunięcie banknotu do specjalnego uchwytu i umieszczenie go w posągu dużego złotego krokodyla. Po obydwu stronach podestu z głównym pomnikiem Luang Phut Wat są drewniane posągi trójgłowego słonia. W języku tajskim są one znane jako Erawan i wywodzą się ze starożytnych tradycji hinduskich. Na ich grzbietach umieszczone są mniejsze posągi sławnego mnicha. Tajowie często starają się wrzucić drobne monety do paszczy słonia, choć przynosi to szczęście. Inną tradycją przybywających tu wyznawców jest trzykrotne okrążenie słonia, przechodząc pod jego brzuchem i dotykając go. To też recepta na spełnienie życzeń i pomyślność w przyszłości. Teraz można wspiąć się po szerokich schodach na szczyt i złożyć hołd buddyjskiemu mnichowi, klękając, modląc się i kładąc kwiaty przed posągiem. Trzeba też zapalić wiązkę kadzideł. Tu też są miejsca, gdzie można złożyć datek na potrzeby świątyni. Wierni oklejają płatkami szczerego złota mniejsze posągi mnicha. To jest największy posąg Luang Phut Wat, spoczywający na masywnym podeście. Obok świątyni formowana jest już procesja z nową szatą. Niedługo zacznie się uroczystość. Jesteśmy u stóp tego wielkiego pomnika, odzianego jeszcze w starą szatę. Nowa, szafranowa szata składa się z dwóch części i ma 399 metrów długości i 3 metry szerokości.
Tradycją jest umieszczanie na płótnie swojej prośby, krótkiej modlitwy lub tylko złożenie podpisu. Na liczącym prawie 12 metrów posągu zaczynają się przygotowania do zmiany szaty. Spod świątyni wyrusza prowadzona przez mnichów i oficjeli procesja niosąca pierwszą część szaty. Procesja okrąży pomnik trzykrotnie, aby zatrzymać się u jego stóp. Kim właściwie był tak bardzo czczony tutaj mnich? Luang Pu Tuat żył w latach 1582-1682. Spędził życie jako pobożny mnich buddyjski i stał się legendą. Historie życia słynnego mnicha były przekazywane ustnie przez wieki. Legendy głoszą o wielu cudach dokonanych przez tego mnicha. Miał on uspokoić sztorm, płynąc po wzburzonym morzu z południa do Ayutthayi i zamienić wodę morską w słodką wodę. Według legendy rozwiązał też zagadkę, która zapewniła bogactwo Królestwu Tajlandii i dominację w buddyjskim świecie nad sąsiednim królestwem Sri Lanki. Był on również inicjatorem budowy wielu buddyjskich świątyń. Jego posąg w świątyni Wat Huai Mong Kol wzniesiony został w 2004 roku z okazji urodzin Jej Wysokości Królowej Sirikit. Posąg ma około 12 metrów wysokości i prawie 10 metrów szerokości. Dziś do świątyni Wat Huai Mong Kol przybyło około 2000 ludzi, aby wziąć udział w ceremonii oddania hołdu pamięci Luang Pu Tuat. Mnisi zatrzymują się u stóp posągu na krótką modlitwę. Początek szaty zostaje wciągnięty na górę i za chwilę cała nowa szata znajduje się u stóp wielkiego pomnika. Rozpoczyna się pieczołowite układanie nowej szaty. Wiele cudów przypisuje się słynnemu mnichowi. Dlatego wielu Tajów wierzy, że amulety z wizerunkiem Luang Pu Tuat mają wielką moc ochronną, zwłaszcza przed klęskami żywiołowymi, takimi jak tsunami i powodzie, oraz przed wypadkami drogowymi. Szczególnie stare amulety są uważane za bardzo potężne i bezcenne.
Są tu również inne dewocjonalia związane z postacią Luang Kutuat. Nowa szata jest już udrapowana na pomniku. Ceremonia okrycia posągu została przygotowana, aby uczcić przypadającą wczoraj 90. rocznicę urodzin Jej Wysokości Królowej Sirikit, Królowej Matki. Jest ważnym wydarzeniem buddyjskim i kulturalnym, przyciąga wielu wyznawców i turystów. Mamy nadzieję, że prośby wszystkich obecnych tu o szczęście, zdrowie i fortunę zostaną spełnione.